Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz tyle fałdolców na swoje konto w Fortnite. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmiku podsumujemy sobie wydarzenie Fortnite X Star Wars oraz porozmawiamy sobie na temat kilku darmowych przedmiotów właśnie z tej okazji. Koniecznie oglądajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 85 tysięcy subskrypcji. No i też możesz zostawić łapkę w górę. A teraz bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. Dobra, więc generalnie dnia 14 grudnia w Fortnite odbyło się wydarzenie Fortnite X Star Wars. Wydarzenie to było naprawdę spoko, no ale było tam również kilka, no naprawdę sporych problemów. No i właśnie to troszeczkę popsuło ten event. Pierwszym z takich problemów było to, że większości osób nie mogło zalogować się właśnie do launchera i nie mogło obejrzeć sobie tego eventu prosto z gry, a musieli go oni po prostu oglądać właśnie u jakiegoś streamera. Ale oczywiście Epic Games wszystko to nam zrekompensowało, no i dali nam oni darmową lotnię. No i każdy teraz po wejściu do gry otrzymuje taką oto lotnię, co według mnie jest naprawdę spoko od strony Epic Games, pomimo tego, że właśnie niektórzy nie mogli wejść na ten event. Generalnie no to jeżeli nie rozumieliście angielskiego, to też właśnie ten event był taki troszeczkę nudny i tak dalej, ponieważ w większości tego eventu było właśnie po angielsku. Generalnie pod koniec całego eventu zostały dodane takie oto miecze świetlne oraz taka oto mityczna broń szturmowa. Według mnie no to jest to naprawdę spoko inicjatywa od strony Epic Games i bynajmniej te miecze świetlne nie są tak silne jak ten miecz z 7 sezonu, który też był mityczny, więc to też jest naprawdę spoko. A i ta broń szturmowa jest strasznie niecelna, więc naprawdę nie polecam. Tym bardziej po całym evencie zostały odkryte 3 skiny, które wyglądają tak jak teraz widzicie na ekranie. I jeden skin jest to właśnie skin osoby, z którą był przeprowadzany cały wywiad na żywo w Fortnite, czyli JJ Adam. Czy jakoś tak. Generalnie no to teraz przejdźmy sobie do darmowych przedmiotów. Więc właśnie od razu po evencie zostały dodane wyzwania, w których to możecie sobie zdobyć darmowe przedmioty. Między innymi emotkę, plecak, czy chociażby właśnie sztandar. Lecz generalnie jakie jeszcze przedmioty fajnie by było, jakby Epic Games dodało i to niekoniecznie za darmo. Na pewno fajnym przedmiotem na przykład za wyzwania byłby taki oto miecz świetlny. Wydaje mi się, że każdy chciałby mieć w swojej szafce chociaż coś związanego naprawdę ze Star Warsami, nawet jak nigdy nie oglądał właśnie tych Star Warsów. A ten miecz kojarzy się naprawdę ze Star Warsami i nawet jak nigdy nie oglądaliście Star Warsów, no to wiecie, że jest to właśnie z tego filmu. No i kolejną naprawdę super propozycją jest dodanie takiej oto emotki Dual Saber. Generalnie no to pewnie kojarzycie emotkę piątki. Wiecie, odpalacie piątkę i druga osoba odpala też tę emotkę i przybijacie sobie piątkę. Więc tak zapewne byłoby też z tą emotką, że jedna osoba właśnie odpala tą emotkę i ma już gotowy miecz, druga osoba odpala ten miecz również, no i jest taka jakby walka na miecze tylko pod postacią emotki. Byłoby to naprawdę kozackie i na przykład mogłoby to kosztować 200 lub 300 fałdolców. No a tym bardziej byłoby to jeszcze lepsze, jeżeli byłoby to za wyzwania i miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie. No i generalnie polecam naprawdę robić wyzwania ze Star Warsów, ponieważ nagrody są naprawdę kozackie. I to już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Swoją drogą w komentarzu możecie napisać, czy wczytało was na ten w ogóle event w Fortnite. Ja byłem Hexo, dziękuję wam za obejrzenie, trzymajcie się i cześć!